co to będzie, Sylwia? Była gospodarka i druga taka męska dyscyplina to oczywiście sport, więc szybciuteńko przechodzimy do kolejnej nominacji, kolejnego wydarzenia. Wydarzenia sportowe roku 2013 i pozwólcie Państwo, że je wymienimy i zaprosimy wymienione, zaproszone osoby na scenę. Pierwsze wydarzenie sportowe roku 2013 to 17 szybowcowe Mistrzostwa Europy i zapraszam do nas przedstawicieli Euroklubu Ostrowskiego, panów Pawła Kaczmarka i Tadeusza Malarczyka. Zapraszamy potem przez kapitułę do wydarzenia sportowego roku 2013. To rekordowy 51. bieg Republiki Ostrowskiej i po odbiór nominacji zapraszam na scenę panią prezydent Marlenę Maląg. Zapraszam. Jestem samochodami sportowymi, a nie wiem jak tam ze sportami. Proszę Państwa, kandydatur może nie było zbyt wiele, bo było stacja. Państwo proszę pozostanie. Proszę nie uciekać ze sceny. Prosimy o pozostanie. I zapraszamy na prezentację. 17. Szybowcowe Mistrzostwa Europy. Szybowcowe Mistrzostwa Europy w Ostrowie okazały się dużym sukcesem nie tylko dla polskich sportowców, ale także dla światowego sportu szybowcowego w ogóle, organizatorów rejonu oraz kraju. Mistrzostwa Europy zdobyły w świecie ocenę imponująco przedstawionych w mediach oraz opinie stanowiących początek upowszechniania sportów szybowcowych dla szerokich mas kibiców. Awans piłkarzy Ostrowi do drugiej ligi. Tłumy kibiców Ostrowi na ostrowskim rynku czekały na przyjazd ich piłkarzy z Leszna. Fani chcieli wspólnie świętować awans do drugiej ligi. Ostrowianie przypieczętowali go, wygrywając w Lesznie z tamtejszą Polonią 1-0. Samą fetę zgotowaną zawodnikom Ostrowianie będą długo pamiętać. To największy od wielu lat sukces ostrowskiego klubu, na który Ostrowia solidnie zapracowała. Rekordowy 50. bieg Republiki Ostrowskiej. Doskonała pogoda i renoma ostrowskiej imprezy sprawiły, że w 51. biegu Republiki Ostrowskiej zanotowano rekord frekwencji. W sumie na trasie 10 km zmierzyło się blisko 900 biegaczy i to nie tylko z Ostrowa i okolic, ale z całej Polski i zagranicy. Sportowe 2013 roku, emocje rosną. W związku z tym czas na rozstrzygnięcia. O odczytanie werdyktu poproszę pana Sławomira Majusiaka. Dobry wieczór Państwu. Wydarzeniem roku 2013 został wybrany awans piłkarzy Ostrowi do drugiej ligi. Brawo! Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wystąpić tutaj dzisiaj i jesteśmy w gronie tych wydarzeń sportowych z tak zacnymi imprezami, które były razem z Panią nominowane. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim kibicom i to dzięki Państwu i dzięki współpracy ze wszystkimi tutaj dużą ilością podmiotów, które znamy i współpracujemy, ten awans mógł być możliwy. Bardzo się cieszymy, że Państwo docenili naszą pracę, którą od jakiegoś czasu już wykonujemy i mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się tutaj jako wydarzenie roku awans do Ekstraligi.